Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, przed Wami dwa materiały, które stworzą fajną całość z kompleksowej integracji kręgu słupa wspólnie z Markiem. Tak, zaczniemy od Patryka, gdzie przeprowadzi Wam diagnostykę i terapię w odcinku szyjnym. Ja natomiast przejdę później do integracji tego wszystkiego w ruchu, czyli zaadoptujemy sobie te struktury, które finalnie nie działały. Dokładnie. Popracujemy, słuchajcie, sobie z osobą, która ma problemy z odcinkiem szyjnym, więc jak to rzeczywiście mogłoby wyglądać w Waszych gabinetach. Więc dokładna praca, testy diagnostyczne, testy nerwomięśniowe, palpacja, bierzemy pod tapet, pod lupę tutaj odcinek szyjny i kark, a później wszystko to integrujemy w ruchu i wyjdzie Wam z tego bardzo fajna, spójna, kompleksowa taka praca na odcinku szyjnym. Także zabieramy się do roboty. Let's go. Dobra, słuchajcie, jest z nami Angelika, ma trochę problem z odcinkiem szyjnym, głównie skarży się na jakiś ból z prawej strony, tak? Z prawej strony, gdzie w okolicy dźwigacze łopatki, ale my wiemy, że może być to też problem wtórny. Zobaczymy sobie, jak to wygląda, więc sprawdźmy sobie podstawowe testy z zakresem ruchu, więc brodę do mostka, oceniamy sobie zgięcie. Tutaj już widzimy lekki deficyt, być może związany z dużym napięciem w tylnej części, ale nie wiadomo, zobaczymy. Zróbmy sobie skłonik boczny, jedna strona, jest już ograniczenie, bardzo szybko nam się unosi bark do góry. I już teraz jest komponenta z barku, tego zakresu ruchu nie jest dużo. Skłon boczny w prawo. Tu tego ruchu mamy trochę więcej, ale nie to, żeby jakoś ten zakres ruchu był wystarczający. Wyprost, idziesz twarz do góry. Wyprost, praktycznie idealnie. Rotacja w jedną stronę, bardzo fajnie. Rotacja w prawo. W porządku. Ty czujesz różnicę w rotacji? W którą stronę ci lepiej to wykonywać? W prawo. W prawo ci jest łatwiej, tak? Czyli teraz jak robisz w prawo, czujesz, że jakby tego ruchu masz więcej, tak? Tak. A w lewo czujesz ograniczenie. Gdzie to ograniczenie czujesz? Tu już. Tak, a w okolicy szyi, co ci przeszkadza? Tutaj. Czyli ta prawa strona tył, tak? Ten dźwigacz, który mówiłaś. Dobra. Okej. Okay. Możemy, słuchajcie, też te testy sprawdzić, wykorzystując mięsień wskaźnikowy, tak? Więc bierzemy sobie jakiś mięsień, który działa nam dobrze, znamy zasady, oceniamy sobie mięsień, fajnie. Tutaj akurat będę testował sobie odwodziciel, bo jest to dla mnie proste testowanie. Testuję, manipulacja na wrzesionka, wyhamowuje się, reakcja prawidłowa i wprowadzamy sobie powoli delikatne zgięcie, idąc od górnych segmentów. Idziesz, ja sobie co jakiś czas sprawdzam i tutaj, o tutaj zobaczcie, spróbuj tym utrzymać tą rękę. Jest to dla ręczki bardzo trudne, bo mamy jakiś problem prawdopodobnie do góry, w górnych segmentach szyjnych. Trzymaj, jeżeli ja zginam, idę sobie od górnych powoli do dolnych, w dolnych segmentach szyjnych, nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Dotąd, zobaczcie, jest jeszcze w porządku. Trzymaj, idziemy niżej. I już jest fajnie. Ty czujesz jakieś ciągnięcie tutaj? W ramieniu. Mhm. Czyli już, zobaczcie, my też widzimy, jak się pojawi jakikolwiek dyskomfort, jakiś obszar będzie drażnił układ nerwowy, to teraz będziemy mieli wyhamowanie. Dobra, zróbmy sobie tak samo. Rotacja w prawo. Jest super. Rotacja w lewo. Też ograniczenie, tak? To się pokrywa z odczuciami, które ma Angelika. Wyprost. Wyprost był fajny i dalej tutaj, zobaczcie, nic się nie dzieje. Skłon boczny. Szybko. To jest tu w ogóle. Czujesz różnicę? Od razu mamy wyhamowanie. Druga strona. Lepiej. I to nam się bardzo fajnie pokrywa. Jak chcecie mieć takie wrażenie, nie czujecie różnicy, albo chcecie pokazać pacjentowi, jakie to ma zależności w kontekście tego całego ciała, można sobie wykorzystywać mięsień wskaźnikowy. Dobra, już widzimy jakieś ograniczenia, połóż się na plecki. Dobra, słuchajcie, możemy sobie też przejść do palpacji. Ja sobie zobaczę, co tutaj się dzieje. Możemy sobie ocenić, jeśli chodzi w kontekście pracy odcinka szyjnego. Przepony funkcjonalne, górny otwór klatki piersiowej. Bardzo ważny obszar, zatapiam się w doły nadobojczykowe, weź sobie głęboki wdech. Ok, sprawdzam, co się dzieje. I tutaj specjalnie nie czuję jakiejś dużej różnicy. Dwie strony są elastycznie, fajnie działa, więc na razie się na tym nie fiksuję. Idę sobie wyżej, tak? Ocenię sobie przejście podpotyliczne, co tutaj się dzieje. Wchodzę sobie opuszkami palców, robię sobie taki koszyczek, tak? Palec 4, 3, 2, ocenia sobie tą jakość ruchu tutaj. Też palpacje, widzę, że mam troszeczkę napięty obszar po stronie prawej, po lewej również. Czy która strona jest bolesna? Lewa. I po lewej rzeczywiście, słuchajcie, czuć dużo większe napięcie, więc prawdopodobnie nie tylko strona prawa jest problematyczna. Dobra, idziemy sobie dalej. Mogę sobie sprawdzić tak naprawdę ruchomość tkanek, boczna ściana, co się dzieje po stronie prawej, po stronie zdecydowanie więcej ruchu po stronie lewej.
dużo fajniej, elastyczniej ta tkanka pracuje po stronie lewej. Mogę sobie troszeczkę więcej przestrzeni zrobić, przyłożyć sobie tą rękę, ocenić sobie i widzimy, że bardzo szybko mam ograniczenie dogłowowe, więc ta tkanka nam się nie przesuwa prawidłowo po stronie prawej, za to po lewej jest lepiej. Więc prawdopodobnie będę pracował ze stroną prawą bardziej. Dobra, tutaj też możemy sobie popalpować takie struktury, jak wyrostki poprzeczne, jak wyrostki stawowe, jak mięsień, na przykład mostkobójczko-sutkowy mogę sobie ocenić, tak? Jego elastyczność, dolna część, środkowa, w górnej. O, tutaj widzimy, że troszeczkę napięte. Czy to jest bolesne? Niekoniecznie, tak? Ok. Troszeczkę sztywności, jeśli chodzi o górną część, po stronie lewej jest też lepiej, tak? Czyli póki co prawa strona wygrywa, zgadza się to też z odczuciami Magdy. Tutaj bardzo fajnie sobie porobić grę stawową, czyli chwytać sobie za wyrostki poprzeczne poszczególnych kręgów szyjnych i sobie delikatnie ruszać lewa strona prawa. Czy ja tutaj czuję ruch pod palcami? Czy ten segment się przesuwa prawidłowo? Można sobie to w bardzo prosty sposób, choćby przy takim badaniu, można sobie bardzo zrobić dokładnie, izolując każdy segment, ale często nawet taka diagnostyka już mi wystarczy, żeby po prostu ocenić pracę, tym bardziej, że póki co nie będę pracował bardzo lokalnie, tylko bardziej globalnie, więc moja diagnostyka nie musi być po prostu nakierowana na każdy segment, gdyż nie będę zajmował się na razie ani mobilizacjami, ani manipulacjami tutaj w odcinku szyjnym. Górny odcinek szyjny pracuje dużo fajniej, jest miękko, jest elastycznie, schodzę sobie niżej i o tak naprawdę segmentu C4 i C5 już czuję ograniczenie prawa, lewa strona, obszar C6 tak samo, prawa, lewa i C7 chyba tu jest najgorzej. To jest tkliwe dla Ciebie? Nie. Nie. To się akurat nie pokrywa z uczuciem Magdy. Prawa strona tego ruchu jest najmniej. Dobra. Przejdźmy sobie do testów nerwomięśniowych. Ta palpacja oczywiście może być trochę bardziej dokładna pod kątem większej ilości struktur. Ja też mógłbym sobie zobaczyć koźnykowo jej przesuwalność, bym chciał połączyć te dysfunkcje z problemem stawu skrzydłowego, bo może tak być, że ktoś ma problem w odcinku szyjnym i problem wynika właśnie z ustawienia kości gnykowej, napięcia w stawach skrzydłowych, jakichś urazów, przecież głowy, więc można sobie na przykład ocenić ruchomość kości gnykowej, ale tu jest fajnie, mięśni nadgnykowych. Aczkolwiek tutaj te mięśnie sobie też za chwilkę ocenimy w ruchu i w testach nerwomięśniowych. Dobra, więc jakby skoryguję, bo to jest Angelika, ale Angelika jest na kursie, a za nią siedzi Magda, która siedzi zresztą też tam i mi się trochę myli. Tak, Angelika, pewnie wyłapaliście, że coś jest nie tak. Zgadza się. Idziemy, słuchajcie, testy nerwomięśniowe. Jednym z głównych testów, jeśli chodzi o odcinek szyjny, chcielibyśmy zobaczyć sobie, jak pracuje długi szyi. Tutaj nawijamy głowę na szpulkę, unosimy delikatnie do góry, idąc od górnych segmentów, utrzymujemy ten ruch, utrzymujemy sobie tą pozycję, staraj się utrzymać tą pozycję, a ja idę do wyprostu i zobaczcie, nie działa. A szkoda, bo jest to jeden z głównych stabilizatorów odcinka szyjnego, który przyczepia się do praktycznie wszystkich kręgów szyjnych i kręgów piersiowych i stabilizuje ten odcinek od przedniej strony, a tu jest wyhamowany. Idziemy sobie dalej, możemy sobie ocenić mięśnie pochyłe, hop, lekki skłon w prawo, rotacja w stronę przeciwną, utrzymaj taką pozycję, obciążam, działa, dorzucam odruch ucieczki, trzymaj i mięśnie pochyłe pracują prawidłowo. Druga strona, zgięcie, skłon boczny, rotacja. Czekaj chwilkę, bo już do wyprostu poszłaś tutaj. My nie chcemy wyprostów, jeśli chodzi o ten przód szyi, tylko idziemy, zgięcie, skłon boczny, rotacja w przeciwną, utrzymaj taką pozycję, testuję, jest gorzej, tak? Utrzymaj taką pozycję. I tutaj strona lewa pracuje nam gorzej, jeśli chodzi o mięśnie pochyłe. I idąc sobie do dużego zgięcia, skłonu bocznego, rotacji w stronę przeciwną, utrzymaj taką pozycję, będę obciążał mięsień mostkobójczko-sutkowy. Trzymaj. Działa prawidłowo. Mogę sobie zrobić manipulację na ten mięsień, utrzymaj taką pozycję. I tutaj widzimy, że tego napięcia jest za dużo. Druga strona, trzymaj. Przyciągamy mocno ucho do mostka, utrzymaj taką pozycję. Działa manipulacja, trzymaj. Też tego napięcia jest za dużo. Możliwe, że mięsień MOS będzie kompensował nam gorszą pracę pochyłych po stronie lewej i mięśnia długiego szyi. Możemy sobie też ocenić mięśnie prostowniki. Utrzymaj taką pozycję, dociśnij głowę do leżanki i nie pozwól tej ręki mi ponieść do góry. Trzymaj mocno, trzymaj. Widzimy, że głowa pracuje. Dorzucam sobie odruch ucieczki na potylicę. Trzymaj i widzimy, że tego napięcia jest
dużo w prostowniku. Prostownik będzie bardzo często kompensował wiele struktur, tak naprawdę ma duże możliwości ruchowe, wykonuje wyprost, skłon boczny, rotację, więc może kompensować bardzo wiele struktur. Utrzymaj taką pozycję, bark do góry delikatnie, trzymaj i nie pozwól oddalić ucho od barku, trzymaj. Dużo napięcia, odruch ucieczki, boczna strona głowy, jeśli chodzi o czworoboczny napięty, rozluźnij się, trzymaj, nie pozwól, działa, odruch ucieczki, trzymaj, działa. To znaczy jest nadmierny napięty, tak? Czyli hipertoniczny. Czyli widzimy, że tutaj mamy spory dysbalans w odcinku szyjnym. Moglibyśmy słuchać sprawdzić tych struktur więcej. Moglibyśmy sprawdzić mięsień nadhipotynkowy, moglibyśmy sprawdzić dźwigacz łopatki, moglibyśmy sprawdzić tak naprawdę podzielić mięsień długi szyi na obie strony. Tych możliwości jest dużo, ale już mamy na tyle sporo rzeczy, że na początku postarajmy się poprawić środowisko tego obszaru. Chcielibyśmy poprawić ruchomość tkanki łącznej, jeśli chodzi o odcinek szyjny, poprawić przejście, napięcie na przejściu potyliczno-szyjnym, poprawić ruchomość poszczególnych segmentów i odzyskać, poprawić też percepcję w tym obszarze, trochę, żeby pacjent poczuł lepiej ten odcinek szyjny, żeby później, jak będziecie mieli drugi materiał z markiem, to żeby mu łatwiej było zaangażować ten obszar. Oczywiście korzystając z neurostyki moglibyśmy tak naprawdę sprawdzić, czy przypadkiem ta szyja nie jest wtórna, tak? Bo tutaj, jeśli chodzi o ten szyjny, czy mieliśmy jakieś wypadki samochodowe? Nie. Jakieś upadki na głowę, na potylicę i tak dalej? Niekoniecznie, tak? Więc sytuacja jest taka, że może być to problem wtórny, na przykład innych urazów. Wiem, że u Angeliki były problemy z urazami kończyn górnych. To by było do sprawdzenia ewentualnie. Wiemy, że kończyny górne mogą wpływać na zaburzenia kręgosłupa szyjnego i piersiowego, głównie szyjnego i piersiowego, górnych segmentów piersiowych, więc to jest na pewno do sprawdzenia, ale te zasady już znacie, tak? Myślę, że w większości przypadków znacie zasady bramki bólowej, testów lokalizacji i możemy sobie wtedy to sprawdzić. Póki co poprawiamy środowisko w odcinku szyjnym, chcemy, żeby te mięśnie miały łatwiej, chcemy, żeby układ nerwowy miał możliwości łatwiejszego angażowania tych poszczególnych struktur, bo póki co wielu zaangażować nie chce, a inne wpadają nam w nadmierne napięcie. Dobra, ja bardzo lubię zaczynać od pracy na przejściu potyliczno-szyjnym, dlatego że jest to obszar, rozluźnij się, który ma bardzo fajny wpływ na układ autonomiczny, ma bardzo fajny wpływ na percepcję, na tego, jak się ustawia głowa w stosunku do ciała całego. Rozluźnij się, pójdź sobie tą głowę, tak? Stara się skoncentrować na tych moich palcach. Dobra, głęboki wdech i wydech. A to, co ja robię, to ja pozwalam jej głowie i szyi nabić na moje palce. Czy my możemy zrobić, żeby się delikatnie przesunęła doogonowo? Niżej, 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 do dołu. Ok, super, dobra. Dlatego, że pracując, słuchajcie, z przejściem potyczno-szyjnym albo też z innymi segmentami, jeśli będziecie pracować z szyją, fajnie mieć jest oparte, dobrze, przedramiona. Rozluźnij się, pójdź sobie główkę, skup się na tym miejscu. I tutaj stara się właśnie regulować sobie spokojnie oddech, żebyś mogła skupić się bardziej na fazie wydechu. Jakby też trochę wydychać, jakby napięcie, żeby za każdym wydechem, żebyś czuła, że ta głowa jest lżejsza, szyja odpuszcza. O, super. I właśnie na krup. Dobra. A ja na przykład, mając całe przedramiona na leżance, mogę delikatnie, wiecie, na przykład zwiększyć taką dźwignię, że chcę być trochę głębiej, chcę jakby pociągnąć, więc mogę te przedramiona użyć. Nie siedzę tak bardzo blisko, mam też fajną pozycję i używam sobie tych przedramion i łokci do głębszej pracy, do dorzucenia trakcji, do rzucenia delikatnego wyprostu, ewentualnie delikatnego zgięcia, jakby pracuję, zobaczcie, całym ciałem, a palce są tylko taką końcówką, taką nakładką na tą technikę. Tutaj też możemy dorzucić delikatną oscylację, która może bardzo fajnie działać rozluźniająco. Jak widzicie, delikatne ruchy i to też, to nie jest tak, że ja macham palcami, tylko znowu wprowadzam taki lekki ruch przód, tył swojego ciała i cały pacjent delikatnie wprowadza, sprowadzając tak, właśnie taką rozluźniającą wibrację. Bardzo podobną technikę możecie wykorzystać na inne segmenty w odcinku szyjnym. Moja pozycja też będzie bardzo podobna. Ja się zatopię teraz w odcinek szyjny, nawet na wysokości górnych segmentów piersiowych.
w okolicy grzebienia łopatki, zahaczę się, zagarnę te wszystkie kanki do siebie i powoli będę wykonywał ruchy trakcji, rozluźniając ten obszar. Rozluźnij się, puść. Więc tak, zobaczcie, mam przedrobioną partę fajnie o leżankę, mogę właśnie modulować taki delikatny wyprostów, wtapiać się w miejsce tkanki, zagarniam wszystko swoimi palcami. To nie jest jakoś bardzo, bardzo taka przyjemna technika dla terapeutów, bo jednak wymaga troszeczkę siły. I powoli idę sobie do góry, mając tak naprawdę ręce w taką choinkę, trochę taką jodełkę, gdzie pomiędzy moimi czwartymi palcami jest wyrostek kolczysty. Ok. Nie wiem, czy często pracujecie z tyłem szyi właśnie w pozycji leżenia tyłem, ale daje to bardzo fajne możliwości. W porządku? Mhm. Czy którą ze stron czujesz bardziej? Lewą. Lewą. Cały czas lewą? Mhm. I ja powoli sobie, zobaczcie, całym ciałem idę tutaj. Dobra. Ale ten tył nie jest jakoś bardzo mocno sztywny. Bardziej wolę się skupić na tej lewej stronie szyi. Więc przejdziemy sobie do pracy z lewą stroną szyi. I oczywiście pamiętajcie o tym, że się warto skupiać tylko na miejscach, gdzie czujesz jakieś ograniczenia, czujesz jakieś restrykcje, a niekoniecznie zrobić wszystko dookoła. Chyba że po prostu w trakcie palpacji zobaczycie, bo często się pracuje tak, że na początku się robi palpację. A ja sobie pozwolicie, że wybiorę sobie luz tkankowy i powoli będę szedł właśnie na obszarze mięśnia mosa, mięśni pochyłych, bo tu one są rzeczywiście po tej stronie dużo bardziej funkcyjne niż po prawej, jeśli chodzi o przód szyi. To możecie od razu podczas palpacji szukać miejsc dysfunkcyjnych i od razu wierzyć w terapię, albo na początku sobie wszystko przebadać i później wiedzieć, gdzie dokładnie warto się skupić i skupić się tylko na tych miejscach, gdzie wymaga to pracy i poświęcić im dużo więcej czasu. W porządku? Mhm. Czy tutaj czujesz jakieś, nie wiem, ciągnięcie, rwanie, pieczenie? Nie, jest w porządku. W porządku jest. Jest jakiś dyskomfort dla Ciebie? Nie. Okej. Okay. Dobra. Czekaj, zobaczę sobie jeszcze raz tą stronę. Luźno, luźno. Tutaj sobie też poświęcę trochę chwilę czasu. Żeby jednak moje odczucia były podobne po obu stronach. I słuchajcie, czasami jest tak. No tu nawet możemy sobie, zobaczcie, zrobić taką fajną technikę, gdzie przy okazji mosa, ale też mięśni pochyłych, ja się puszkałem palców, zahaczę w obie strony i będę pracował, żeby moje odczucia po obu stronach były podobne. I czasami jest tak, że zahaczacie się dobrze, zrobicie jedno powtórzenie, dwa i już mamy efekt wystarczający, a czasami będzie potrzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu. Ale widzę, że tutaj po pracy z przejściem pozycją szyjną się dużo rzeczy poprawiło. Mhm. Dobra, ok. To, co ja wcześniej zwróciłem uwagę, to jeszcze chciałbym pracować sobie w obszarze gałęzi kości żuchwy nad kością gnykową, dlatego że tutaj w mięśniach gnykowych było czuć dużą restrykcję. Czy czujesz to ograniczenie jakieś? Że jest sztywno, niefajnie? Niefajnie. I tutaj też możemy potraktować ten obszar jako taką przeponę funkcjonalną, która będzie oddzielała nam cylindry szyi od cylindra czaszki, twarzy czaszki dokładnie. Gdzie się wtopię w te tkanki, wybiorę luz tkankowy i proszę tutaj Angelikę, żeby sobie spokojnie oddychała. Skupiła się na bardzo wyraźnym obszarze, na moich palcach. Głęboki, spokojny wdech i wydech, rozluźniamy i pod palcami robi się luźniej. Wdech. Jest luźniej. Jak chcecie sobie głębiej w te tkanki wejść, to możemy sobie zrobić troszeczkę skłonik do boku i możecie się troszeczkę głębiej wsunąć wtedy, ale to jest też obszar, nie będziemy tego teraz robić, który być może kwalifikowałby się do pracy przez jamę ustną, żeby się tam głębiej
wejść i sobie to rozluźnić od środka. I taka praca czasami też może być bardzo pomocna w dysfunkcjach odcinka szyjnego. Udało nam się uprawić znacznie środowisko, bo jest fajniej, przyjemniej, miękko, elastycznie. To, co byśmy mogli zrobić jako taką wisienką na tarcie, są techniki mobilizacji i ewentualnie manipulacji. I możemy sobie sprawdzić właśnie na zasadzie takiej gry stawowej, gdzie mamy te główne ograniczenia. I jest tu taki segment, który tak naprawdę, jeśli chodzi o ruch pchnięcia w prawo, jest problematyczny. Tak naprawdę w obie strony tego ruchu jest mało. Czy ty czujesz jakieś dolegliwości bólowe tutaj? Nie, ale czujesz sztywność. Czujesz sztywność. Bardziej w tą stronę, czy bardziej w tą stronę? Bardziej przy zepchnięciu w lewo. Czyli w tą stronę, tak? Tak jest. Okej. I to się też pokrywa z moimi uczuciami. Słuchajcie, to co moglibyśmy sprawdzić, to ocenić sobie też na wskaźniku, czy rzeczywiście tak tutaj jakby podobnie to wygląda. I my bardzo często, dobierając jakby segment, który będziemy mobilizowali, manipulowali, używamy sobie mięśnia wskaźnikowego. Oczywiście nie mam dużych wymagań, to musi być mięsień, który działa dobrze. Sprawdzimy sobie mięsień na ramienny, tylko bardziej jego akton przedni, odruch ucieczki, działa prawidłowo, popycham sobie w tą stronę i on nam się od razu wyhamowuje, więc popracuję sobie właśnie z nim. Jeżeli chcę tą technikę zrobić, to chciałbym po prostu twój drugi palec, drugą śródręcza, moją, przyłożyć sobie właśnie w ten obszar. Drugą ręką mogę iść na potylicę, to będzie środkowy odcinek szyjny. I teraz słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Widać mnie całego? Dobra. Jeśli chodzi o odcinek szyjny, to tutaj tak naprawdę będziemy dla bezpieczeństwa unikali ruchów wyprostu, ale możemy sobie zrobić trakcję, skłon boczny. Ja będę bardzo precyzyjnie wybierał sobie zakres ruchu w tym segmencie. Trakcja, skłon boczny i przede wszystkim będę chciał, żeby tej rotacji było mało. Zobaczcie, wybraliśmy taki ruch, że tej rotacji jest bardzo mało. Oddychamy sobie spokojnie. Na wydechu spróbuję sobie tak pogłębić. Wdech. Wydech, pogłębię sobie i mogę sobie delikatnie wprowadzić bodziec. Ok. I powrót. Nie jest to konieczne, dlatego że moglibyśmy sobie zrobić też dłuższą technikę manipulacji, znaczy mobilizacji, tylko żebyśmy byli w miarę przekonani, że ten ruch zachodzi pod moimi palcami. Ocenimy sobie, czy... O, jak teraz czuwasz to? Lepiej. Mhm. Lepiej. Teoretycznie, teraz jest różnica, że druga strona problematyczna. Też moglibyśmy sprawdzić, czy druga strona też ewentualnie jest do pracy, ale nie. Nie wychowuj na wskaźnika. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Czy nam nie wpadł w hipertonię? Trzymaj. To ja sobie to zostawiam. Nie będę sobie na razie tego obszaru drażnił. Jeśli chodzi o pracę odcinkiem szyjnym, bardzo łatwo zrobić tego. Jest po prostu za dużo. Więc zostawmy sobie w ten sposób. I po takiej pracy moglibyśmy oczywiście ocenić sobie, jak to zmieniło się palpacyjnie. Ja oczywiście na bieżąco sobie sprawdzałem, jest zwana poprawa, ale oczywiście przejdźmy sobie do troszeczkę bardziej obiektywnych rzeczy, takich jak test nerwomięśniowy i zakres ruchu. Więc sprawdźmy sobie na przykład, czy nam się poprawia praca mięśnia długiego szyi. Czekaj chwilkę. Bardziej od górnych segmentów, utrzymaj taką pozycję, trzymaj, nie pozwól. Działa, odruch ucieczki, trzymaj, jest lepiej, tak? Tu mieliśmy jeszcze problem z mięśniem mostem po obu stronach. Utrzymaj taką pozycję, trzymaj, nie pozwól, działa, odruch ucieczki, trzymaj, jest po tej stronie lepiej, po drugiej stronie most, trzymaj, działa, odruch ucieczki, jest lepiej, pochyby były też problematyczne, zgięcie, trzymaj, nie pozwól, działa, odruch ucieczki, też jest lepiej, czworoboczny, trzymaj, do góry bark, nie pozwól, działa, trzymaj, nie pozwól, trzymaj. Tutaj też, druga strona, trzymaj, nie pozwól, działa, trzymaj, nie pozwól, ale tu trzymaj cały czas, trzymaj, cały czas trzymaj, ale tutaj niekoniecznie, czyli coś jeszcze się dzieje. Oczywiście być może są to inne struktury, które jeszcze nie były badane. Wiem, że jeszcze badaliśmy sobie prostownik na początku, wbij sobie głowę w leżankę, tylko wiesz co, pauza, bo już proszę od razu do wyprostu, a myślę, żebyś tak równomiernie całą głowę wbiła. Trzymaj taką pozycję, trzymaj, testujemy. Odruch ucieczki na potylicę, trzymaj, nie pozwól. I tutaj też tego napięcia jeszcze mamy dużo, więc prawdopodobnie ten prostownik i czworoboczny po stronie lewej coś będą kompensowały, czyli nie jest jeszcze idealnie. Dobra, sprawdzimy sobie zakres ruchu. Dobra, testujemy sobie. Wszystko w porządku, nie kręci w głowie? Dobra, zegnij sobie główkę. Ok, tu widzimy, że tak,
prawdopodobnie trochę poprawiły się, ale jeszcze nie jest to pełen ruch. Mamy ten prostownik hipertoniczny, więc on będzie jeszcze nam ograniczał tą ruchomość. Ale widać było, że jest Ci to łatwiej zrobić. No ale jeszcze ograniczenie jest widoczne. Dobra, zróbmy sobie, wiem, że była dla Ciebie rotacja prometryczna, zrób sobie rotację w jedną stronę, w drugą stronę. Jak odczucia się... Podobnie, tak? Czyli podobnie po obu stronach. Sprawdźmy sobie też na wskaźniku. Wiem, że jak robiliśmy rotację w prawo, to był problem chyba, tak? Czy w lewo? W którą ci było łatwiej? W prawo było Ci łatwiej. Mhm. Czyli w prawo, maksa w prawo. OK, zróbmy sobie w lewo. Trzymaj. Jest lepiej. Dobra, skłon w prawo. Trzymaj. W lewo. Trzymaj. Jest lepiej. Rozluźnij się. A weź sobie jeszcze raz w lewo skłon. Mhm. I jeszcze jakieś lekkie ograniczenie tu jest widoczne, możliwe, odczuwalne, nie? Ten prostownik może nam jeszcze przeszkadzać, w drugą stronę jest całkiem fajnie, ale nie jest to na tyle duży, bo jest, że nam zaburza pracę mięśnia wskaźnikowego, ale tutaj jeszcze prawdopodobnie coś mogłoby nam przeszkadzać, ale to zostawimy sobie na pracę ruchową. Więc mamy pacjenta fajnie przygotowanego, tutaj środowisko poprawione, lepsze ukrwienie, lepsza praca wielu mięśni, więc idealne warunki, żeby go wrzucić na pracę treningową, trening medyczny, odcinek szyjny. I to jest kolejny materiał z Markiem Kusiem, na który Was serdecznie zapraszam w następnym tygodniu.